Drodzy, nie wiem jak Wy, ale ja muszę przyznać, że na mnie potężna kampania marketingowa Deadpoola i Wolverina zadziałała. Szedłem na ten film niemalże jak na skrzydłach. Jak było z Wami? No więc na mnie nie zadziałała, bo ja w ogóle nie planowałam oglądać tego filmu w, pierwszy, w pierwszej kolejności, ale w sumie cieszę się, że poszłam, bo nie oczekiwałam zupełnie niczego. Zastanawiałam się właśnie, jak można na tym etapie MCU w ogóle powiedzieć coś nowego, coś świeżego o tym świecie, żeby przyciągnąć widza, jak wymyślić tę formułę na nowo. No i faktycznie jest tutaj jakiś taki pomysł, czyli po prostu beka i robienie sobie żartów, łamanie czwartej ściany, postmodernistyczne, dwukodowość. I na mnie to zadziałało. Ja generalnie w jakiś umiarkowany sposób jestem zadowolona z tego filmu, dobrze się bawiłam, nawet kilka razy się zaśmiałam. Ale nie wiem, co dalej. Jakby nie wiem, czy to jest taka strategia, która daje jakiś taki e, nadzieję na rozwój na przyszłość tego świata. Natomiast chyba póki co, póki co tak. Mhm. Ja podobnie jak Gosia niespecjalnie czekałem na ten film. Głównie dlatego, że nie kumpluję się za bardzo z Deadpool'em, e, za Wolverinem, tym przede wszystkim nowym. Loganem, który jakoś szeroko się poniósł wśród fanów Marvela, też nie przepadam. Dawno film nie zostawił mnie z tak dziwnymi yy, odczuciami. Bezpośrednio posłałem się, powiedziałem ci, że to jednocześnie jest dużo lepszy i dużo gorszy film niż myślałem. Mhm. Chyba głównie dlatego, że w odróżnieniu od tych dwóch poprzednich Deadpooli, ten zdecydowanie lepiej sobie radzi komediowo ale to dalej jest jakaś taka konwencja trochę mashupu z sketchy z SNL-a. Trochę, trochę pozbawionej fabuły, a przynajmniej pozbawionej jakiejś takiej linearnej fabuły, za którą można sobie podążać. No i to było takie duże rozczarowanie dla mnie. Fajnie się na to patrzy, przez dwie godziny mhm. można się pośmiać bardzo sympatycznie, ale czy coś z tego jakby wynika? Niespecjalnie. Dla mnie niespecjalnie. A ja powiem wam, że czerpałem jakąś taką terapeutyczną frajdę z oglądania tego filmu, który na przykład nie czerpałem z drugiego filmu. Sam Deadpool był w trochę innym miejscu i w trochę u innym uniwersum i w trochę innej wytwórni, ale filmy komiksowe lepiej sobie radziły. Też chyba pod względem jakości. A teraz, kiedy to uniwersum Marvela jest w dołku, poczułem jakąś taką frajdę, że oto Deadpool nam mówi, my wiemy, że to uniwersum jest w dołku, że tu, tu, tu i tu zrobiliście błędy i dzięki temu mogłem się pośmiać razem z nimi. Ale rozumiem, że tutaj oczywiście podobnej. No tak, znaczy jest właśnie to, 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 o czym mówisz, że takie wskazywanie palcem, w ogóle wyłapywanie wszystkich mhm. występów gościnnych, których nie będziemy tutaj zdradzać, to to już jest frajda. Wszystkie nawiązania i do prawdziwego życia, i do filmowego życia różnych gwiazd, no to jest śmieszne. Tylko, że jeżeli zaczniemy zastanawiać się, co tak naprawdę wynika z tej fabuły, to okazuje się, że w sumie. To ona nie ma sensu. Tylko no tak. czy pytanie, czy to jest problem? No tak, dwa słowa o fabule. Fabuła jest o tym, że świat Deadpoola jest zagrożony i Deadpool musi znaleźć Wolverina, aby ten świat razem z nim ocalić. I pojawia się tutaj postać Mistera Paradoksa, którą gra Matthew McFadden, z Sukcesji znany najlepiej. To jest prawie ta sama rola. Tak. Który w zasadzie wciela się w takiego korpolutka, w metaforę korpolutka, który dokonuje oceny IP należących do Disneya. Co tu można by skasować, bo już nie jest opłacalne, a co można by zabrać ze sobą i wnieść do nowego uniwersum. No i więc tutaj pojawia się ten poziom meta. I to jest też frapujące. <grytanie> no, czy jest frapujące? No trochę jest na poziomie konceptu, nie? Tylko, że problem jest taki, że przez to, o czym mówisz teraz, i przez sam fakt istnienia multiversum i tego, że wszystko rozgrywa się w multiversum, tak naprawdę nic nie ma znaczenia w tym filmie. Okej, okay, Wolverine umarł, mm -hmm. mamy tak nieskończoność innych Wolverinów, których możemy wziąć, więc w sumie to nie jest żaden problem. Drugoplanowi bohaterowie, którzy pojawiają się w cameo, niektórzy być może umierają. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo w sumie i tak są na śmietniku historii i, i, i w, jakimś taki, w jakiejś takiej przestrzeni całkowitego zapomnienia. Wolverine i Deadpool walczą ze sobą na śmierć i życie. No ale to nie ma znaczenia również, bo jeden i drugi mm -hmm. są w stanie się regenerować, i nagle jakiekolwiek zaangażowanie emocjonalne w tej historii jest niemożliwe. A jeżeli nie ma zaangażowania emocjonalnego, no to oglądamy po prostu dwóch ludzi, którzy są w, w sobą, ze sobą w jakiejś śmiesznej lub nie interakcji. Ale A właśnie tyle. Mm -hmm. Mi to właśnie nie przeszkadza, właśnie dokładnie, właściwie się zgadzam z tobą w 100%, tylko że jeżeli film od samego początku nam mówi, bawimy się, rozbrajamy, to nie będziemy tutaj udawać, że mamy coś do powiedzenia, tylko po prostu robimy. Żarty cały czas, no to okej, okay, jakby i to działa, jedna jest to bardzo takie, mam wrażenie, że w ogóle że ten film ma taką stylistykę ADHD. Zresztą nawiązanie się tam pojawia w pewnym momencie, że jest po prostu bez przerwy, nowe, nowe żarty jakby nie pozwalają nam, nam ani na chwilę odpocząć. I jest to takie wrażenie, że okej, okay, ja się dobrze bawię, ale potem pozostaje z bólem głowy i takim właśnie myśleniem, no i po co to wszystko było? Ja mógłbym przyjąć tę Twoją perspektywę i pewnie wtedy dużo lepiej bym się bawił, ale jeżeli główną motywacją tego filmu, a właściwie główną motywacją Deadpoola w tym filmie. Jest to, żeby w końcu mieć jakieś znaczenie, no to te jego słowa o tym, że w końcu chce mieć znaczenie i w końcu chce mieć na coś wpływ, brzmią z jednej strony jakiś taki śmieszny, ironiczny żart, a z drugiej strony jak jakieś błaganie o to, żeby ktoś w końcu uporał się ze statusem quo tego, tego uniwersum, żeby w końcu dało się przeżyć jakieś emocje i żeby w końcu mieć znaczenie w obrębie tych historii. No tak, ale oprócz Deadpool pojawia się tutaj właśnie druga bardzo ważna postać, czyli Wolverine, to jest też ciekawe, bo wraz z Wolverinem przychodzi jednak trochę zmiana tonacji, bo ta prześmiewczość, ten sketch SNS, Nagle zostaje dodana do tego opowieść o traumie, o tym, jak ją przepracować. No i pytanie, czy jakby nagle te dwa znoszące się żywioły, czyli właśnie ten dramat? I ta przyśmiewcza satyra, potrafią działać razem ze sobą, czy raczej znoszą się. Dla mnie to było zaskakujące, że właśnie te dwie skrajne tonacje jakoś tam się łączą. Mhm. Oczywiście są momenty, kiedy to jest nużące, wiemy dokąd to zmierza, wiemy, że te sceny walki będą krwawe, atrakcyjne i że nic z nich nie wynika, ale jakby to taka jest konwencja. Ale zaskakująco, te dwie postaci w moim odbiorze jakoś są dopasowane do siebie. Trochę większy problem mam z castingiem w, w innych fragmentach, gdzie mamy bardzo dużo różnych postaci które po prostu znamy z różnych innych światów uniwersum nie zdradzając szczegółów ale one niekoniecznie do siebie pasują castingowo. Mhm. I to jest, ten, to jest ten ból, prawda? Bo, bo, bo te reżyserzy castingu powtarzają, że nawet jeżeli ktoś grał kiedyś z kimś, to nie znaczy, że za ileś lat albo w innej konwencji będzie pasował. Albo jeżeli mamy tak dużo różnych postaci, których nie mieliśmy okazji razem przetestować, tylko po prostu musimy je razem w jednym filmie zestawić, to to jest problem. I tutaj faktycznie był taki moment, że, że to mi nie zagrało. Ja tutaj też odczuwam pewien paradoks. Mr. Paradox. I Reynolds, i Jackman czują charyzmę tych postaci. Znaczy jakby przyjemnie się ich ogląda w jakiś wspólnych interakcjach, nawet pomimo tego, że to nie jest bromance, Znaczy to są po prostu dwie postacie, które się szczerze nie znoszą i, e, i na tej jakiejś takiej negatywnej dynamice jest, jest oparta ich relacja. E, no więc z jednej strony to, ale z drugiej strony Wolverine, który występuje w tym filmie, to nie jest Wolverine, którego znamy z Logana i to nie jest Wolverine, którego znamy z X-Menów. To jest dla widza zupełnie anonimowa postać, którą utożsamia z Wolverine'em tylko i wyłącznie dlatego, że odgrywa go Jackman. To wpisuje się w jakiś taki szerszy problem dla mnie tego filmu. E, to znaczy, wiele z tych postaci przyjemnie ogląda się na ekranie przez charyzmę aktorów, a nie przez to, w jaki sposób scenariusz buduje te postacie, bo ich nie buduje po prostu. One nie przechodzą żadnej drogi, one jakby mają zarysowane szczątkowo jakiś dramat, dylemat. To nie jest ważne dla tego filmu zupełnie. A co w takim razie powiecie o Cassandrenowie, czyli siostrze, złej siostrze, bliźniaczce profesora Xavier'a, graną przez M Corin, Czy ona tutaj jakby dostarcza jako ten złoczyńca? Bo jest taki moment, kiedy rzeczywiście twórcy próbują zbudować tę postać jako trójwymiarową. Znaczy ona ma jakieś wątpliwości, kiedy nagle dostaje szansę, żeby gdzieś tam coś dobrego zrobić, no, a właśnie, potem? to jest chyba ta pułapka, prawda? Że to jest takie spotkanie się w pół drogi, że z jednej strony próbujemy zbudować trójwymiarową postać, ale się trochę z tego wycofujemy, trochę nie mamy na to pomysłu. Ja, ja troszeczkę jestem rozczarowana tą postacią, bo, bo życzyłam sobie trochę, trochę więcej, a mam wrażenie, że cały czas widziałam tutaj gdzieś powidoki księżnej Diany <grym> i jakoś takie. Tam jest jedna taka scena, gdzie, gdzie ta postać trochę ma więcej do zagrania i trochę się wydaje, że jest właśnie jakaś tutaj. Że coś będzie się działo ciekawszego, ale później to wszystko skręca z powrotem na takie bardzo przewidywalne tory i mam wrażenie takiego trochę zmarnowanego potencjału. Nie wiem, jak o tym mówić, żeby nie spoilować niczego. Sobie. To jest problem z tym filmem. Ale fajnie wkłada rękę w głowę. Tak, e, to mi się podobało. Tak, w to bardzo spoileruję. W ogóle nawet podoba mi się brutalność tego filmu. Jest taka pod sam koniec bardzo ekscytująca sekwencja kręcona na jednym ujęciu, nie jednym ujęciu. Można się się spierać i ta, ta brutalność wygląda w tym filmie fajnie, ale to jakby znowu, to znowu jest jakiś problem dla mnie, to znaczy jakby cała franczyza Deadpoola opiera się na tej kategorii R, czyli kategorii filmu dla dorosłego widza, ale tak naprawdę ta dorosłość tych filmów sprowadza się jedynie do bardzo zwulgaryzowanego humoru, no i hektolitrów krwi, które wylewają się z ekranu, no bo jak spojrzymy na ten film kierując się kategorią filmu dla dorosłych, Będziemy raczej zawiedzieli. No ale to nie jest też dobrodziejstwo inwentarza, jaki niesie ze sobą Deadpool? Że on taki właśnie jest od samego początku mimo wszystko? No tak, no to jest bohater niby dla dorosłych, ale w sumie dla dzieciaków. Chyba no właśnie najbardziej infantylny. Albo się go kupuje, albo nie. No jest irytujący. Znaczy Reynolds tutaj jest... To jest chyba i tak w tej trzeciej części on wydaje mi się, że jest najlepiej zagrany, najlepiej poprowadzony. Może jest jakaś ciekawsza stawka, ale też ale to wciąż jest postać, która w jednej scenie jest zabawna, a za chwilę ten żart w ogóle nie ląduje. No, hmm. jakby to jest takie no 50-50 właściwie, tak? Że... Wydaje mi się też, że na samym początku tego filmu to jest jedna z pierwszych scen, więc myślę, że można o tym powiedzieć. Jest sekwencja, w której Deadpool chce dołączyć do ekipy Avengers. No i oczywiście jakby to się siłą rzeczy nie udaje, ale wydaje mi się, wtedy otworzyła mi mi się w głowie pewna szufladka. O tym, że być może Deadpool działałby najlepiej, właśnie jako jakaś postać drugoplanowa, która tą swoją mocą kontestowania wszystkiego dodaje trochę jakiejś przyprawy do, do filmu, ale sam niespecjalnie go ciągnie. Znaczy, te filmy są podporządkowane jego charyzmie, a nie jakiejś fabule, którą mają przedstawić. Tak, ale ja tutaj, mimo wszystko, będę się upierał, że. Ryan Reynolds troszeczkę zredukował swoją miłość własną, która na przykład na poziomie drugiego filmu była dla mnie już nie do zniesienia. Widać, bo on po prostu jakby tak rozsadza ekran sobą i swoim ego, że, że to było niezabawne po prostu i raczej męczące. A tu jest na przykład taki moment, kiedy Deadpool staje się tak naprawdę jedną z kilku postaci i wcale nie musi być na pierwszym planie. I wydaje mi się, że mimo wszystko wprowadzenie Hugh Jackmana. Jego dramatyzmu, jego tragizmu dobrze robi tej historii, dobrze robi tej postaci. Ona fajnie działa właśnie na kontrze, kiedy mamy e, wesołka i mamy bohatera, który ciągle tylko mruczy, jak Clint Eastwood. Czas zmierzyć sprawiedliwość. Ile gwiazd? Cztery. <laughs> no ja korzystniej, sześć. No to mnie też sześć na dziesięć. Deadpool i Wolverine już w kinach.